dwie książki i jeden film przypominają dziś największą bitwę, jaką stoczyli Polacy od II wojny światowej, a która, jak przypomina autor jednej z książek, przez wiele lat była tajemnicą. A była tak długo tajemnicą, dlatego że przekroczyliśmy mandat sił stabilizacyjnych, strzelając do, no właśnie, nie do końca wiadomo do kogo, tak? Do bojowników, bojówkarzy, rebeliantów. Najpierw politycy popełnili błędy, potem dowódcy popełnili błędy, a potem żołnierze znaleźli się w takim bagnie, że aby z niego wyjść, musieli dokonywać heroicznych czynów. Centralną postacią wśród tych żołnierzy jest Grzegorz Kaliciak, który w trakcie religijnego święta Aszura w 2004 roku w irackiej Karbali stanął przed najtrudniejszym zadaniem swojego życia. My byliśmy tak naprawdę na rogatkach miasta i nasze zadanie było nie dopuścić do tego, żeby do miasta wjechały osoby uzbrojone. Mieliśmy strzec bezpieczeństwa, czyli bezpieczeństwa tych pielgrzymów. I na początku to wszystko tak funkcjonowało, do momentu, kiedy sami rebelianci nie uderzyli na siły koalicji. Wszystko zaczęło się 2 kwietnia od ataku bombowego na meczety, który pochłonął 180 ofiar śmiertelnych i setki rannych. Tego widoku chyba nikt nie zapomni do końca życia, bo najpierw widzieliśmy tłumy ludzi, które szły na pielgrzymkę. I potem za 6-7 godzin jechaliśmy już ich zbierać. Urwane ręce, masę trupów, praktycznie plac cały zalany krwią. Staraliśmy się ułożyć cały jakby organizm człowieka, ręce, głowa. No bo po 20, po 30 już po prostu doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu. Zbieraliśmy już ci, co nie żyli, no to gdzieś na bok, ręce też gdzieś tam na bok, już nie układaliśmy nawet tego i widziałem tych żołnierzy, widziałem te pielęgniarki, które tam pojechały, które wymiotowały. A to był dopiero początek. W nocy około 500 rebeliantów zaatakowało centralną instytucję Karbali, City Hall, bronioną przez 40 żołnierzy pod dowództwem Kaliciaka. Oni nie biorą jeńców, więc tam o poddaniu nie było mowy. W związku z tym musieliśmy po prostu się bronić. To był taki zmasowany atak, na początku zorganizowany przez, widać, że było tam organizacja, że byli dowódcy, przede wszystkim snajperzy, to byli najemnicy i osoby, które kierowały tym. Te osoby zginęły prawdopodobnie w trzecim dniu walki, z tego, co tak myśmy zaobserwowali, bo te pierwsze ataki były takie zorganizowane i widać było dowodzenie, drugie już były trochę słabsze. Trzecie już były typowo chaotyczne, więc widać o tym, że ci dowódcy jednak gdzieś tam później polegli i nie miał kto nimi kierować. Żołnierze czasami się zastanawiali, w jaki sposób prowadzić ogień, gdzie oni idą tak naprawdę na śmierć, na pewną śmierć, no bo jeżeli ktoś wychodzi na otwartą przestrzeń, a widzi, że my prowadzimy ogień, no to szalenie. W trakcie 72 godzin walki obrońcy City Hall zlikwidowali według różnych szacunków od 80 do 150 napastników, nie ponosząc strat. Potem nad bitwą zapadła zasłona milczenia. Żołnierze nie dostali odznaczeń, byli bardzo rozżaleni. Nie dostali nawet tych gwiazd Iraku, które każdemu misjonarzowi należą się jak psu kość za to po prostu, że odbył misję. Słyszałem nawet taką informację, ale nie umieściłem jej w książce, bo nie udało mi się jej potwierdzić do końca, że oficerowie podpisali jakieś kwity w Ministerstwie Obrony Narodowej, że będą otrzymali te wydarzenia w tajemnicy. Historię ujawnili w końcu dziennikarze, jednak nieujawnionych bitew z udziałem Polaków jest więcej. Otóż my walczyliśmy z czerwonymi Khmerami w latach 70. w Kambodży, stoczyliśmy regularną bitwę. Podobna sytuacja, czerwoni Khmerowie zaatakowali nasz obóz. Walczyliśmy z Serbami w czasie wojen w byłej Jugosławii i to też były dramatyczne bitwy zakończone po prostu siekaniną. Walczyliśmy na Haiti z bandami przemytników i narkotrafikantes i różnymi niefajnymi ludźmi walczył tam grom. To jest wszystko tajne. W Afganistanie był atak na bazę w Ghazni, kiedy 20 ponad talibów przebranych w stroje ANA, czyli Nowej Afgańskiej Armii, wdarło się do polskiego kempu i nawet do części mieszkalnej i została tam stoczona regularna bitwa też pomiędzy żołnierzami QRF, polskimi snajperami oraz ratuj się kto może, bitwa z ofiarami po obu stronach. Żołnierze pułkownika Kaliciaka doczekali się odznaczeń, lecz jak zaznacza ich dowódca, nie to jest najważniejsze. Nikt z tych żołnierzy nie oczekuje jakichś super wyróżnień i jakichś tam super gloryfikowania tego. Ważne, żeby społeczeństwo wiedziało, że Wojsko Polskie coś takiego zrobiło, że coś takiego się wydarzyło. Mam nadzieję, że może kiedyś też wejdzie do podręczników i jako do nauki, do historii.